W 1936 roku inżynier E. Habyk, kierownik oddziału biura studiów PZ Inż, opracował projekt lekkiego czołgu rozpoznawczego o masie 4 ton, nazwanego 4TP. Projekt opierał się na koncepcji czołgu patrolowego firmy Vickers, podobnie jak polskie tankietki i czołg 7TP. Jednocześnie stworzono jeden eksperymentalny model czołgu pływającego PZ Inch.130, który wykorzystywał żeberkowe koła nośne i specjalne gąsienice w celu zmniejszenia wagi.